sale para. Voy a Vina, voy a Vina, voy a la Zoe Camina. Święto Pana, Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, odmówią za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Zaofiarują złoto i kadzidło, nocąc radość, jak wiemy.
Święca Maria Zwolna. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem ludzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najniższa spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod zwołał tajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złotą kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Herodu, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Dziś mamy uroczystość objawienia Pańskiego, święto zwane Trzech Króli. Zobaczcie, tutaj nie będę już święcił, bo już na pierwszym trzy poświęcone zostały, ale mamy i wodę, ale także i kredę. I tutaj zobaczcie, można zabierać to do swoich domów jako poświęcone, ale na pewno wiecie, że kredą oznacza się drzwi naszych domów. I co tam się pisze? Czy dzieci na przykład wiedzą? A tu właśnie wiedzą? To nie powiedzą. O, bardzo dobrze, to już kiedyś opowiadałem tę historię. I pozwólcie, że dzisiaj w ramach tego słowa przypomnę to, co powiedziałem, ale może za się jeszcze dopowiem. Bo jest taka anegdotka związana z kolędą. Nasze parafii już jest kolęda, dobre już jest kolęda. Za chwilę parę zdań o kolędzie powiem także. Ale była kolęda, słuchajcie, w dużym mieście. No w dużym mieście to kolęda trochę inaczej wygląda niż w małych miejscowościach. Bo w małych miejscowościach, do takich także zaliczamy dobrą, to ludzie się znają. Wystarczy w tajemnicy coś powiedzieć, albo tylko pomyśleć, a już wszyscy o tym mówią. A w mieście jest trochę inaczej. Czasami sąsiedzi mieszkający na jednej dużej klatce, wchodzący z tą klatką, przepraszam, do swoich mieszkań, to czasami się nie znają, czasami się znają. I podobnie jest z kolędą. Kiedy księża przychodzą do waszych domów, naszej parafii, no to chyba, że dopiero jest nowy wikariusz, no to poznaje bardzo. Ale kiedy proroż jest trochę dłużej niż wikariusze, no to wszyscy dokładnie się znamy, chyba że ktoś się sprowadził do naszej miejscowości. I w dużej parafii było to tak, że ksiądz chodzi po kolędzie, no i w dawniejszych czasach można było zadawać takie pytania, no dzisiaj to mogą być różnie komentowane te pytania. A czy Państwo mają ślub kościelny? Czy Państwo chodzą do kościoła? To pytanie drugie z tej racji, no że jak jest duża parafia i dużo mieszkańców, to ksiądz niekoniecznie wszystkich zna. Więc są takie pytania, czy dzieci chodzą na lekcje religii? No takie pytania właśnie bardzo pomagające. Potem w rozmowie dalszej. Ale w jednym domu zdarzyło się tak, że jeden pan odpowiedział inaczej na tę serię pytań. I mówi: proszę księdza, a tam na drzwiach naszego domu jest napisane K plus M plus B. Proszę księdza, co to znaczy? No i ksiądz powiedział, że tak jak powiedzieliście, czyli Chrystus mieszkanie błogosławi, wynikające z tej łacińskiej sentencji Chrystus
łacińskiego tekstu Agnus Proszę Księdza Tobie Capis. To w Tobie oznacza co innego. Te pierwsze litery Capis, Tempus, B oznaczają ksiądz ma wiele. Więc nie ksiądz tą pokazkę weźmie i tyle mi się zabawi. No właśnie, to taka anegdotka, anegdotka komentowa, ale myślę, że czasami to, co się przyjmęliście, bardzo się z tego cieszę, bo słuchajcie, w czasie pandemii trochę radości naprawdę nie jest potrzebna. Ale też i ta historia pokazuje, że no, różne sytuacje, prawda, kolędowe są i mogą być różne problemy. Nie jest kolędą, tylko po prostu ludzie przeżywają różne sytuacje i czasami potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy, potrzebują dobrego słowa. I to jest także jeden z celów kolędy. My w naszej parafii przeżywamy kolędę troszkę inaczej, czyli zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic do kościoła. Już do użycia takich kolęd, spotkań kolędowych jest msza święta, a potem po mszy świętej jest takie krótkie jeszcze spotkanie w kościele. Inna forma, tylko dlatego, że mamy czas pandemii. A więc trzeba to zrobić bezpiecznie dla wszystkich. A może się także w taki sposób, aby każdy czuł się bezpiecznie. I to jest niezwykle ważne, bo musimy dbać o swoje zdrowie. I o zdrowie także innych ludzi. Mędrcy wędrowali do Jezusa, oddali mu dary. Oczywiście ewangeliści podają nam, jakie to były dary. Teologowie mówią, jaka jest symbolika tych darów. Złoto, kadzidło i mirra, czyli że uznają w nim króla, Boga i tą prawdę, że będzie cierpiał. Ale także ilość mędrców przyjęła się ze względu na te trzy dary. Nie jest więc to liczba historyczna, bo jak wiecie, stare najstarsze modlitwa w katakumbach pokazują różną ilość mędrców ze wschodu składających dary 3, 4, 6, 12. Więc liczba tak naprawdę jest nieznana. Każda ta liczba ma charakter bardziej symboliczny niż historyczny. Ale prawdą jest to, że obcy przyszli do Jezusa i złożyli mu dary. Czyli uznali w nim kogoś ważnego. I gdy my przychodzimy do kościoła, to także jako wspólnota kościoła, jako ludzie wiary, gromadzimy się, by oddać cześć Jezusowi, oddać swoje dary, jako chciał na początku mszy świętej. Nie jest to złoto, ani kadzidło, ani mirra, ale każdy powierza Chrystusowi swoje sprawy. Najczęściej ludzie mówią, ja zrobię to dobrego dla Pana Boga, tamto zrobię dobrego dla Pana Boga. A tak naprawdę Panu Bogu możemy oddać tylko to, co mamy takiego swojego, a więc nasze grzechy. Bo On potem z tym wszystkim idzie na krzyż i oddaje za nas swoje życie. Te wszystkie dary, które oddajemy Panu Bogu i którymi się mówimy czasami przed Panem Bogiem chwalić, one nie mają charakteru zbawczego. Bardziej charakter zbawczy ma to, że oddajemy to, co jest trudne w naszym życiu. Czyli zobaczcie, kochani, nie, że składamy Panu Bogu listę naszych zapotrzebowań, a równocześnie lista stanu uwielbienia przed Panem Bogiem, ale tak naprawdę potrzebujemy Jego, Jego miłości, Jego przebaczenia, Jego troski. Jeżeli to wszystko potrafimy dać, to jest to wiele mniejsze niż złoto, kadzidło i mirra, które złożyli mędrcy ze wschodu. Chociaż te dary, jak powiedziałem, mają charakter symboliczny. Powierzajmy więc Panu Jezusowi, idąc do Niego, wszystkie nasze sprawy, sprawy wszystkie bez wyjątku, sprawy naszych bliskich, ale także i pamiętajmy o tym, że prosząc o na przykład łaskę zdrowia, to musimy także i o tą łaskę po prostu zwyczajnie zadbać. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Thank you.
Zostawmy Panu na zaproszę, my się w intencjach papieża Franciszka Ciebie prosimy. W intencjach naszych rodzin Ciebie prosimy. O powołanie kapłańskie i zakonne Ciebie prosimy. O łaskę Jego dla świętej pamięci Anny Górczyckiej, dla Barbary Tomasza Pacowskiego, dla Dziadko z obu stron, dla Bronisława, dla Alicji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. W naszych intencjach, a szczególnie tej, by Pan Bóg zapomógł ze wszystkim łasce zdrowia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Panie, wysłuchaj naszych błagań, których żyjesz i mówisz na wieki wieków. Amen. Zobaczcie, to przyjemne.
się nam jako prawdziwy człowiek. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oddany dobrowolnie wydał się na rękę ziołkę i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wszelka moc, cześć i chwała przez wszystkie wieki.
ale to jest dobrze, bo zawsze macie jakąś inicjatywę, tym bardziej, że w czasie naszych spotkań kolędowych mówimy trochę o synodzie, gdzie świeccy mają wiele do powiedzenia i wyjaśniamy sobie właśnie pewne kwestie oraz jaka jest i wasza rola jako świeckich w tym synodzie biskupów i czego także ich od nas wam jeszcze bardziej oczekuje. To w ramach takich spotkań kolędowych o tym sobie także mówimy, więc proszę się nie martwić, ksiądz nie pyta, prawda, że potem trzeba odpowiadać, co to jest kapłan z KMSW, tylko są pytania związane właśnie i rozmowy związane w tym roku z synodem biskupów, który słowo sam papież Franciszek. Kochani, bardzo dziękuję wam za udział i wspólnotę modlitwy, także dziękuję kuratorowi.